Cześć, witaj w kolejnej lekcji Jak ustawić wzmacniacz? Jak go spróbować dopasować do poszczególnych y, gatunków muzycznych, do poszczególnych stylów muzycznych? Y, no, w zasadzie jak ustawić wzmacniacz? No, we wzmacniaczu mamy tak, tak naprawdę dwie podstawowe opcje. Jedna opcja to jest kanał czysty, czyli po prostu czyste brzmienie gitary, tak jak mam w tym wypadku. Po prostu czysty kanał, i drugi przestorowany. Większość wzmacniaczy po prostu ma te dwie opcje. Przestorowany kanał, czyli... czyli po prostu zniekształcony sygnał przez odpowiednie urządzenia, elementy we wzmacniaczu. I teraz musimy sobie powiedzieć o bardzo ważnych rzeczach, które. O których trzeba powiedzieć najpierw, zanim dojdziemy do sygnałem, prawda, z gitary do wzmacniacza, to musimy się cofnąć do samego początku. Ustawienie wzmacniacza, ustawienie brzmienia jest, jest, jest taką sprawą, na którą trzeba spojrzeć dość szeroko. Począwszy od piórka, od grubości piórka. Grubość piórka determinuje nam, brzmienie wzmacniacza prawda? czyli jeżeli mamy mięciutkie piórko ono powoduje finalnie w uderzaniu w struny powoduje nam, że ta dynamika, ten, ten jakość, ten atak sygnału w zależności od grubości jest inny prawda? czyli inne piórko używamy do grania akordami, do uderzania bo nam się wtedy cieńsze bierzemy bo wtedy nam się ugina pod wpływem strun a inne do poszczególnych do pojedynczych, do pojedynczych powerhordów czy pojedynczych melodii prawda? od tego musimy zacząć Brzmienie wzmacniacza wychodzi też ze strun. W zależności jakie mamy struny, i mamy grubsze struny, tym sygnał ogólnie jest mocniejszy, tym jest bardziej, bardziej wyraźny sygnał. Oczywiście to niesie ze sobą pewne konsekwencje. Im grubsza struna, tym ciężej nam się operuje palcami na tych strunach, tym bardziej ona wpływa na gryf, tym bardziej ona też wpływa właśnie na brzmienie. Ale też grube struny z kolei używamy do obniżonych strojów, więc trzeba pamiętać o strunach. Piórko. Struna. Druga rzecz, kabel. Oczywiście można było powiedzieć tak, no kabel jak kabel. Mogę wziąć kabel za dyszkę jak i za 200 zł. Yy, dla ucha niewprawionego nie będzie różnicy między kablem za 10 zł a za 200 zł. Yy, I właściwie na tym możemy poprzestać, bo. Yy, nie mogę Cię zmusić, żebyś kupił sobie kabel 10, za 10 złotych, za, za 200 i sobie teraz testować, co tam Wojtek stwierdził, że fajnie brzmi i tak dalej. Wiadomo, im droższy kabel, tym automatycznie lepsze komponenty, lepsze te przewody, lepsze druty, lepsza wika, i tak dalej, i tak dalej. Ym, dalej. Zapomniałem oczywiście powiedzieć jeszcze między kablem a stunami, co jest. Najważniejsza rzecz, o której nie powiedziałem i o której właśnie teraz będziemy mówili w tej sekundzie. Przetwornik, przetwornik, przetwornik to jest tak naprawdę, jakby na to nie patrzeć, i cokolwiek by nie mówili ludzie gdzieś w internecie, gdzieś jacyś znajomi, przetwornik to jest serce gitary. I tak naprawdę za jakieś 80% brzmienia, czy za 70-80% brzmienia gitary odpowiada przetwornik. Odpowiada ten magnes i ten y, drut miedziany, który jest wokół niego owinięty. I ustawienie wzmacniacza, to musisz sobie zapamiętać do końca życia. Ustawienia wzmacniacza, efekt y, finalny wzmacniacza. Zależy oczywiście od, od, od wzmacniacza, jaki jest głośnik, i tak dalej, ale zależy od przetwornika, jaki mamy zamontowany. Jeżeli mamy zamontowany jakiś chiński y, przetwornik y, w chińskiej gitarze za 500 zł, y, to ten efekt brzmieniowy jest na poziomie, można powiedzieć, chińskim. Jeżeli my już za, zaczniemy się bardziej orientować, w przetwornikach, orientować się, który jest do jakiego gatunku muzycznego, który ma jaki, jaki wykres, już jeżeli zaczniemy się tak zagłębiać, tak faktycznie można powiedzieć profesjonalnie na ten temat, prawda, że nie tyle, że przetwornik to są, tutaj to jest to, to coś, to coś, nie, nie, nie wiem nie co to mam, ale to jest to coś takiego, no nie? Jeżeli zaczniemy się interesować, to zobaczymy też brzmienie. Ja zalecam gorąco, żebyś sobie przejrzał na, na YouTubie różne brzmienia przetworników różnych producentów. Najlepiej wejść od razu na strony producentów, na przykład IMG, EMG, Seymour Duncan, Dimarzio i wiele oczywiście jeszcze innych innych firm. To są takie przodujące. Przetwornik, serce gitary. Tak naprawdę serce gitary, bo można powiedzieć drewno wpływa na brzmienie. Konstrukcja, czy jest gryf przykręcany, czy wklejany, czy nektru, czy tak dalej. Też wpływa oczywiście częściowo na, na brzmienie gitary. Grubość strun, tak jak już powiedziałem. Piórko, ale mimo wszystko przetwornik jest... Yy, bardzo, ważnym, bardzo ważnym elementem, jakby takim sercem gitary, tak jak powiedziałem. Yy, no, i na przykład w tej gitarze mam przetwornik, który nie był montowany seryjnie do tej gitary. To był przetwornik, który dobrałem po różnych przesłuchaniach, po różnych też testach gdzieś w internecie. Yy, przetwornik, przetwornik Seymour Duncan Invader SH8. Tak się nazywa ogólnie ta wersja. Ja mam natomiast wersję SH87, no bo mam 7 strun. Więc. Nie będę się rozwodził o przetwornikach, bo można w internecie naprawdę mnóstwo rzeczy posłuchać. Najważniejsze jest tutaj jeszcze raz, jeszcze raz powiem, najważniejsze jest to, żebyś osłuchiwał się z różnymi, z różnymi przetwornikami, z różnymi gitarami, z różnymi nawet strunami. Wszystko można teraz znaleźć w internecie. Najważniejsze jest sobie wyrobić to, co my słyszymy i to, co my w głowie nam się, że tak powiem, efekt finalny tego, co słyszymy ustawił, prawda? Żebyśmy finalnie wiedzieli też, co chcemy. Dobra, następna sprawa. Czy jedziemy kabelkiem z gitarki, jedziemy kabelkiem do wzmacniacza. E, można byłoby wpiąć w linię różne efekty, o których sobie mówiliśmy we wcześniejszej lekcji: e, overdrive, distortion, fuzz, e, bramki szumów, equalizery itd. Tak I tak dalej, mnóstwo tych rzeczy. E, o tym e, będziemy jeszcze mówili, na pewno będą się te elementy przewijać. Jednak tutaj chciałbym się skupić na, e, teraz na, na samym wzmacniaczu. Mnóstwo komp, które są produkowane teraz combo. Komp, które są produkowane we, we współczesnym świecie, ma już te wszystkie efekty zawarte, rewerby, delaye, phasery, flangery i tak dalej, Skupmy się natomiast przede wszystkim na tym, co prezentuje nam wzmacniacz, tak jak można powiedzieć, taki klasyczny wzmacniacz jak ten. On nie ma żadnego reverbu, on nie ma żadnych delayów, niczego, niczego. On ma tylko przester i kanał czysty. Ja, jak widzisz, mam tu mnóstwo gałek i tu można dostać oczopląsu od tego, yy, bo podzielony jestem ten wzmacniacz na trzy sekcje. Po prostu Ta, te, te sześć gałek odpowiadają za kanał czysty. Te sześć ga gałek odpowiadają za kanał przesterowany, słabszy, tak akurat jest w tym mesie zrobione. Te sześć gałek, te sześć gałek odpowiada za kanał przesterowany, ten mocniejszy. No i ty we wzmacniaczu będziesz mieć yy, na pewno gałki takie jak Volume, inaczej nazywany Master, który odpowiada za ogólną, całkowitą głośność wzmacniacza. Będziesz mieć gałkę Gain, albo Jane, albo Overdrive, albo yy, Dist, albo cokolwiek innego można... Yy, producenci różnie to nazywają. Yy, ja mam okład Gain odpowiadającą za przesterowanie dźwięku, za, to, za ten szum, za ten taki za ten zgrzyt, który prawda, tak, metalowcy Rockmani kochają, prawda? Te dwie gałki, Volum i gain. I na pewno będziesz mieć trzy gałki y, od Equalizera, inaczej mówiąc korektora, y, trzy gałki bass, Middle i Treble, bass, Middle Treble. To są to są trzy gałki, które w większości Bass, Middle treble, w większości wzmacniaczy one się znajdują jeżeli, jeżeli nie, masz trzech, nie, ma, nie masz trzech bo na przykład Fender Mustang ma dwie gałki ma Bass i middle na przykład ma do ustawienia. I to zależy oczywiście od firmy, bo w jednej firmie właśnie bass i middle, w innej na przykład jest tone, w innych z kolei na przykład jest jeszcze co innego: jest taki suwakowy equalizer, że możemy, mamy rozpiętość od, od tam 100 Hz do 6 kHz i możemy każdy z nich powiedzmy sobie osobno ustawić, prawda? Jednak większość wzmacniaczy będzie miała bass, middle i treble. I teraz można powiedzieć tak. Mam taki wzmacniacz, dobra, panie dzieju, ja teraz chcę sobie na napierniczyć na tym wzmacniaczu, proszę mi tutaj już nie pierniczyć, tylko, prawda, chcę grać. No i w zasadzie, w zasadzie to jest tak, że mamy dwie szkoły, dwie szkoły, w zasadzie trzy szkoły yy, trzy szkoły są trzy sposoby, jeden, jeden sposób ustawienia wzmacniacza, na przykład Zach Wild stosuje coś takiego, daje wszystkie gałki na maksa i sobie odpowiednio dobiera częstotliwości, które potrzebuje można powiedzieć bardzo hardkorowy sposób yy, dobierania głośności i dobierania w ogóle brzmienia wzmacniacza ukręcenia go na No, na, najpierw na maksa, prawda? Są tacy ludzie, którzy po prostu dają wszystko na maksa. Yy, no wiadomo, głośność to już nie do końca. Jeżeli to dałbym na, na, na maksa głośność yy, master w, w tym piecu, to by było naprawdę tutaj za głośno, nie, nie dałoby się wysiedzieć, prawda? Więc to też trzeba troszkę logicznie nie wszystko na maksa yy, dać, tylko chociażby tego mastera sobie yy, ustawić yy, tak, żeby nie ogłuchnąć. No dobra, to jest hardkorowy sposób. Yy, o tym nie będziemy nie będziemy za bardzo się ro rozwodzić, bo jakby nie o to chodzi, żebyśmy. Warto wiedzieć, że coś takiego się robi. Są też. Druga szkoła to jest taka, że po prostu sobie dajemy wszystkie na minimum i sobie odpowiednio skręcamy tą, tymi gałkami to, co potrzebujemy. Przede wszystkim ja tutaj się skupiam na ustawieniu gałek. Spróbujmy sobie w ogóle zacząć zrobić, od, zacząć robić, zacząć się bawić od brzmienia kanału czystego. Damy sobie tak. Ja zawsze robię tak, że ustawiam wzmacniacz na. Korektor, equalizer ustawiam zawsze na godzinę 12. Godzina 12, tak jak mamy na tarczy zegarka, prawda? Na 12 godzinę. Bass na 12, midle na 12, treble na 12. Akurat w tym, w tym piecu mam tak, że tutaj mam jeszcze dodatkowo na czystym kanale, mam gain. Po prostu to jest tak zrobione. Tak jest po prostu skonstruowany, że już mi czysty kanał przysterowuje, ale to yy, nawet troszeczkę nie o to chodzi. Dobra, tak sobie troszeczkę to zrobimy. Wspaniale masterek. No, oczywiście mamy master, mam też pre-sense czyli dodatkowo jeszcze gałkę. Pojawia się jeszcze dodatkowa gałka odpowiadająca za, za, za barwę W skrócie można było ją pokazać na zero jest dana, tak? Na maksa brzmi tak. Y Wpływa w, pe w pewnym zakresie częstotliwości na wyższe częstotliwości. Yy, natomiast no, po, co, po co to montować? No, firmy różne mają podejście do, yy, do, takich, yy, do, takich, yy, do takich spraw. Muzycy też mają jakieś sobie wyrobione, wyrobione ucho. Mas, yy, Marshall często używa właśnie gałki Presense, P-Way. No, Mesa używa coś takiego. Yy, ale skupmy się na tym, yy, na czym co prawdopodobnie będziesz ty mieć we wzmacniaczu: bass, middle i treble. No i te, ja robię właśnie tak, że ustawiam zawsze wszystko na godzinę 12 yy, No i w skrócie, bas. Basowa gałka odpowiada za... Za po prostu te najniższe basowe częstotliwości, co nazwa sama wskazuje. Nie ma tutaj się nad czym wiele rozwodzić. Jeżeli dałem na zero zupełnie, słychać jakbym gdzieś takie papierowe brzmienie, takie kartonowe, takie, takie, takie chude brzmienie, prawda? Z kolei dam bas na maksa... Jest bardzo zbasowane, y, trochę się słabiej przebijają pozostałe częstotliwości. To słychać, że jest takie. no tak, średnio, średnio. Więc zostawiamy go z powrotem na godzinę, na godzinę 12. E, teraz midl, daję go zupełnie na 0. Teraz kolei go daję na maksa. Bardzo dużą różnicę między wyzerowanym zupełnie, wyzerowaną częstotliwością, tą środkową, teraz kolej i i wyzerowaną daną na maksa. Teraz z kolei najwyższej na częstotliwości, jest na zero. Teraz z kolei daję na maksa. Dodaje, dodaje te częstotliwości, które już nie obejmują gałki tej, middle, a obejmują już y, wysokie. Bo to można powiedzieć tak, że pasmo dźwięku, które my słyszymy, to jest takie, że mamy od najniskich, niskie częstotliwości, bardzo zbasowane, później coraz wyższe, coraz wyższe, coraz wyższe, coraz wyższe, później mamy środkową, środkową część pasma, za które odpowiada nam gałka middle, i później poza mil, kolejne, kolejne, mamy do treble, która oczywiście też w pewnym zakresie yy, ona yy, działa, czyli w pewnym yy, w pewnym tylko zakresie yy, brzmienia, oczywiście to zależy też od wzmacniacza, bo są wzmacniacze, które na przykład mają bardziej rozbudowaną korekcję, sama gałka, czyli same, sam potencjometr, który tam jest wsadzony yy, powoduje, że możemy mieć większy zakres po prostu, szerzej nam, szerzej nam dane, dana gałka obejmuje od, na przykład od Załóżmy, o 60 Hz standardowo zajmuje np. do 100 Hz na przykład gałka bass. Od 60 do 100, a można np. tak zrobić, że obejmuje od 40 np. do 120. Czyli, że po prostu już jakby tak wzmacniacz jest skonstruowany. Jeżeli ty masz jakieś kombo, to tam już są. Tam właściwie wszystko jest, jest poustawiane, jakby tak można powiedzieć, standardowo w takich wzmacniaczach same brzmienia, same ustawienia brzmieniowe już jest cała cała rzesza, cała gama różnych ustawień brzmieniowych, prawda, bo na przykład tam na przykład Metal 2000 w Fenderze Mustangu na przykład czy jakiś, czy jakiś rok, czy coś tam to już jest ustawione przez firmę, można sobie to modyfikować przez jakąś aplikację na, na, na komputerze, więc to, to akurat jest, jest fajna sprawa jednak tutaj chodzi o to, żebyśmy spróbowali na ucho też sobie to dobierać, te, te brzmienia. Bo teraz, na przykład, jeżeli sobie wyłączę zupełnie wysokie i niskie częstotliwości, mm. prawie, że w ogóle zanika nam sygnał. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że wysokie częstotliwości i średnie. O teraz na przykład mam yy, średnie, mam na, na połowę ustawioną, ale. A wysokie w ogóle na zero. Średnio to brzmi. Teraz na przykład mam środkowe na maksa. Wysokie na zero. I słychać wyraźnie dość, że brakuje tych takich najostrzejszych dźwięków. Tych takich, ym, takich można powiedzieć szpileczek. Yy, nie odbieraj tego w tym znaczeniu, że wiercące w uszy. Takich jakby szpileczek dźwiękowych. Waga. Prawda? O zeruję znowu. Teraz daj na maxa. Tak się te dźwięki teraz bardzo, bardzo wybijają. No, no dobra, mamy kanał czysty, właściwie mniej więcej, mniej więcej wiemy, jak to wszystko tutaj funkcjonuje, prawda? E, największe znaczenie, bo najwięcej kręcę, największe znaczenie ma, e, jakby na to nie patrzeć, equalizer. W equalizerze bardzo ważna jest, e, jest gałka treble odpowiadająca za wysokie częstotliwości, tak jak tutaj mówiliśmy, e, za te, te takie szpileczki. E, ważniejszą od niej jest gałka Middle, czyli gałka, która odpowiada za środkowe pasmo. Czyli środ środkowe pasmo to też jest takie pasmo najbardziej słyszalne. I tutaj jest bardzo ważna wskazówka: Yhm, niektórzy robią tak, na pewno się może spotkać w internecie, jakie brzmienie do metalu zrobić. I ktoś pisze: bas na, na maksa, treble na maksa, middle na zero. Wtedy takim brzmieniem, takim ustawieniem equalizera bardzo kompresujemy brzmienie. Jest ono y, skompresowane, poobcinane ma, ma niektóre pasma, jakby ma jest takie bardziej takie. Y, y, Zciśnione można powiedzieć, i często jest też tak, że o ile my sobie w domu z takim brzmieniem fajnie sobie hulamy, o fajnie brzmi, bardzo mi się podoba takie brzmienie, super brzmi, super, ok, jak najbardziej zgadzam się. O tyle, jeżeli my już z kimś chcemy zagrać na próbie, czy na koncercie, czy gdziekolwiek, y, ucinając midl, powodujemy, że gitara staje się nieczytelna. I y, tak, to można zobaczyć na koncercie, ale też jak najbardziej można zobaczyć, y, zobaczyć to w domu, przetestować. No, my tutaj właściwie. W, do, w warunkach domowych, prawie że każde ustawienie jest, jest fajne. Bas na maksa, yy, niskie na maksa, wysokie na maksa, yy, środkowe na zero. Brzmi jakbyśmy trochę... jakbyśmy trochę przez nos mówili. Aczkolwiek, no nie mogę powiedzieć, że źle brzmi. Nie można. Ma to swój taki walor brzmieniowy i jak najbardziej można powiedzieć uzasadnione jest to powiedzenie. Yy, dajemy bas na maksa, yy, wysokie też na, na maksa, środkowe na, na zero i mamy taki już, yy, można powiedzieć, bardzo diametralny, bardzo taki yy, wyraźny, yy, takie skompresowane brzmienie. O ile na czystym kanale brzmi jak brzmi, brzmi spokojnie, no o tyle na troszeczkę troszeczkę będzie. Inaczej to brzmiało. Yy, jeszcze chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Ja sobie w międzyczasie ustawię gałki. Ja sobie ustawię gałki tak, jak tutaj miałem. Tak, 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 tak. Tutaj sobie daję ten. Yy, musimy sobie jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ustawienie wzmacniacza jest bardzo istotne. Ustawienie fizyczne wzmacniacza. Jeżeli na przykład ja tutaj siedzę tak, bokiem, yy, musicie sobie wyobrazić, yy, o czym mówię. Chodzi mi o o dźwięk emitowany przez głośnik można powiedzieć dźwięk z tego głośnika idzie prosto w Twoją stronę, natomiast jak ja tu siedzę z boku, dźwięk ten naj, najbardziej wyrazisty najbardziej taki ostry idzie u mnie tutaj w lewą stronę, czyli ja go, ja go do mnie w ogóle do uszu nie dociera i teraz bardzo istotne jest właśnie jak wzmacniacz ustawimy w stosunku do siebie, do osoby grającej to jest mega istotne i Czasem jest tak, to musisz sobie poeksperymentować w domu, czasem jest tak, że odpowiednie ustawienie powoduje, że na przykład jak siądę tutaj, brzmi super, wow, wspaniałe brzmienie jest. Ale jakbym już usiadł tutaj przed wzmacniaczem, to brzmienie jest tak siarczyste, taka siara jest, wali po uszach, że nie da się grać. I to musisz też właśnie, musisz mieć świadomość tego, że brzmienie... Punkt brzmienia zależy od miejsca siedzenia. O, tak można powiedzieć i to jest naprawdę bardzo prawdziwe, bardzo prawdziwe stwierdzenie. Bo na przykład jako zadanie domowe, zrób coś takiego. Siądź sobie, zupełnie tak jak ja, bokiem do wzmacniacza. Zależy jaki masz, jaki masz wzmacniacz. Jeżeli to jest kombo w wysokości tam 40 cm, postaw na ziemi, usiądź z boku, miej, brz, miej ten wzmacniacz po lewej stronie albo po prawej stronie, jak tam wygodniej jest. I sobie siedzieć tak, żeby yy, po prostu też patrzeć. Głośnik patrzy w tamtą stronę, ty patrzysz jakby tak samo jak głośnik, prawda? I sobie pograć. Zmienić później swoją pozycję siedzenia, w sensie tak samo bokiem siedząc, lecz troszeczkę zmienić tak, jakby ty patrzysz tak, a głośnik patrzy w tą stronę, czyli jakby się krzyżują te wasze, można powiedzieć, spojrzenia y, muzyczne i zobaczyć, jak brzmi. Drugie ćwiczenie jest takie, że ustawić głośnik tutaj blisko siebie, prawda, tak jak, tak jak poprzednim, tylko że membranu w swoją stronę. Membrana będzie celowała, co prawda, można powiedzieć, w nogi, ale ustaw tak, pograj sobie na takim, na takim, na takim ustawieniu. Zobacz, jak to brzmi. Następne ćwiczenie byłoby, byłoby trzeba zrobić tak, że odwrócić wzmacniacz, żeby zupełnie do Ciebie plecami stał wzmacniacz, oczywiście też tutaj przy nodze, plecami wzmacniacz, żeby po prostu stał i sobie pograj teraz przy takim ustawieniu. Kolejne ćwiczenie postaw wzmacniacz na krześle. Przy nodze, ale na krześle. I tak w, w tej samej w tym samym ustawieniu. Niech wzmacniacz patrzy, tak jak ty głośnika do przodu, ty do przodu. Drugie ustawienie, żeby głośnik yy, patrzył, jakby wydawał dźwięk w tą stronę, prawda? Czyli w stronę Ciebie. Drugie, yy, drugie ćwiczenie, żeby głośnik patrzył zupełnie w tamtą stronę, czyli żeby wzmacniacz był ustawiony do Ciebie tyłem, ale oczywiście wszystko na taborecie, na taborecie czy na krześle. Zaobserwuj, jak to brzmi. Kolejne ćwiczenie to byłoby takie, że Ty wzmacniacz postaw 2 metry od siebie, naprawdę 2 metry od siebie, 2,5 metra od siebie postaw i zrób te, ten sam, to samo ćwiczenie, żeby wzmacniacz właśnie patrzył tak jak Ty przed siebie, tylko te 2 metry czy 2,5 i pół metra. Później, żeby w Twoją stronę szedł, później, żeby był ustawiony plecami do Ciebie. I tak samo można oczywiście zrobić eksperyment z tym taboretem, aczkolwiek, z racji tego, że wzmacniacz jest już oddalony od pewne, o pewną odległość, to my już zupełnie inaczej ten dźwięk dostrzegamy, ponieważ już mamy ten kąt, który my słyszymy, dźwięk jest, jest yy, dużo mniejszy. Bo tu mieliśmy bardzo duży kąt, prawda, i zupełnie inaczej to odbieraliśmy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Yy, bo właśnie. To brzmienie, które w jednej pozycji brzmi fajnie, to w drugiej pozycji brzmi beznadziejnie i brzmi jak badziewie, więc ja tak samo nieraz właśnie mam z tym wzmacniaczem, że w zależności jak sobie ustawiłem, tak słyszałem. Jeszcze problem był taki, że na przykład dźwięk odbijał się od ściany, ja go w ogóle jeszcze inaczej odbierałem. Dlatego akustyka pomieszczenia, w którym też jest wzmacniacz, też jest wzmacniacz to jest... Bardzo ważna sprawa, można by powiedzieć, ale Wojtek, ty nie opowiadaj mi o tym, bo ja siedzę w moim pokoju, ja właściwie nie mam gdzie z tym iść, mam, siedzę w mały Kit. No, zgadza się jak najbardziej, to z, z tym nie da się nic zrobić, sytuacja się zmienia, gdy mamy jakąś próbę, gdy gdzieś idziemy na koncert, na jakieś do, do grania z ziomeczkami, gdy idziemy na przykład nagrać, pograć sobie na wzmacniaczu w ogrodzie, to już jest zupełnie inna akustyka, zupełnie inaczej ten wzmacniacz brzmi, o ile w pomieszczeniu brzmi OK, to na zewnątrz gdzieś w ogrodzie... Już to, to, to brzmienie już jakby znika, już yy, traci swoje, swoje walory bo po prostu, bo, ten, bo jest duża akustyka, ten dźwięk się rozchodzi. Yy, dobra, z takimi informacjami przechodzimy do przesteru. Hmm. Mamy takie brzmienie, które ja nazywam wyjściowym brzmieniem, po prostu mam gałki, tak jak już mówiliśmy w czystym kanale, Wszystkie bass, middle, treble mam na godzinę 12. To jest takie wyjściowe brzmienie, które każdemu uczniowi na początku mówię: ustaw sobie takie brzmienie, żeby, żeby nie było, żebyś, żebyś miał punkt jakiś wyjściowy. Poza tym, jeszcze jedna rzecz jest ważna, że działanie tych gałek bass, middle i treble jest na zero. Można powiedzieć, zerowe, zerowa korekcja nie jest, gdy mamy na, na, na zero, ustawione w sensie zmniejszone, y, gdy mamy zmniejszone zupełnie na jakby na zero. No nie. Zerowa korekcja jest w momencie, gdy mamy equalizer na godzinę 12, bo wtedy możemy, kręcąc y, w lewo, możemy zdjąć w decybelach częstotliwości basowe, czy pozostałe inne. Kręcąc w prawo, dodajemy tych częstotliwości. To musisz być świadomy, musisz być świadoma tego, że y, na zerowe brzmienie, zerowa korekcja to jest gdy, wtedy, gdy mamy wszystkie gałki od equalizera na godzinę 12. To jest. Mega istotne, czy to jest Fender Mustang, czy to jest Katana, czy jakikolwiek inny wzmacniacz, który masz, to ustawienie na 12 equalizera powoduje, że ten equalizer jest w pozycji jakby neutralnej. I teraz ja zawsze mówię um, uczniom, że pozycja taka wyjściowa to jest to na 12, ale zacznij robić tak, że dajesz sobie brzmienie basu na godzinę 13 i brzmienie wysokich kanałów, wysokich częstotliwości. Też na, na, no, na 13 oba tak na 13, żeby było, y, a mi dla, dać na 11. No, dość, dość ciekawie to brzmi, dość pełne brzmienie Jest, jak załóżmy, teraz skręcę zupełnie tego basa. No brzmi, no. Nie za bardzo, nie za bardzo, nie za jakoś tak nie urywa, że tak powiem, gaci. Zostawmy sobie tak, tak jak tutaj mówiłem, 13, 11, 13.